Regionalnym Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze pan Leszek Banach. Serdecznie witamy pana dyrektora. 1 marca Stowarzyszenie Biegam, bo lubię Gubin wraz z Nadleśnictwem Gubin zorganizowało w miejscowości Dzikowo tropem wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Burmistrz miasta Gubina, pan Bartłomiej Barczak. Serdecznie witamy pana burmistrza. Drodzy państwo, jest prezes Stowarzyszenia Gubin Biega, bo lubi pan Adam Kaczmarek. Serdecznie witamy pana Adama. A przypomnę, Stowarzyszenie Biegam. Panie Adamie, proszę do przodu pokazać się. Główny inicjator, no i jest gospodarz dzisiejszego naszego święta, pan nadleśniczy Nadleśnictwa Gubin, pan Janusz Rogala. Serdecznie witamy i dziękujemy za dużą pomoc. Od godziny 10 do godziny 13 na terenie kompleksu przy budynku edukacji ekologicznej Sosna Gubińska wraz ze ścieżką przyrodniczo-leśną odbyły się dwa biegi na dystansach 5 km oraz symbolizującym datę śmierci ostatniego z wyklętych dystansie 1963 metry. Nasze stowarzyszenie było głównym inicjatorem tej imprezy. Ustaliliśmy limity na 400 osób, 100 osób w tym biegu pamięci żołnierzy, to jest na 1963 metry, to jest data śmierci ostatniego żołnierza. I taki dystans, i drugi dystans jest 5000 metrów i w tym, na tym dystansie wystartuje 300 osób. Najgorszy był ten podbieg najpierw na drugim zakręcie naszym. Ale z dużą przewagą wygrałeś, to znaczy, że sobie gdzieś wypracowałeś tę przewagę. Obóz, Szklańsko Porębie. A, czyli przygotowania do sezonu już teraz ruszyły. Ruszyły, tak. Tak, tak, tak. Przed tobą kolejne zawody, jak się domyślam. Mistrzostwo Polski 21 marca w Iławie. Z jakim nastawieniem jedziesz? No, jeśli taka forma będzie się przekładać na coraz lepsze wyniki. Właśnie o to chodzi. Jak będzie taka forma, to no, będę starał się o medal. Prawie 2000 metrów, powiedz, ciężko było? Nie mówię, że jest lekko, ale jest naprawdę bardzo przyjemnie. Co cię skłoniło do tego, żeby wziąć udział w tym biegu? Teraz szczęść biegania, po prostu uprawiam jeszcze sport, gram w piłeczkę, tenis stołowy, biegam też dość dużo. Ogólnie to jest moja pierwsza impreza taka, gdzie startowałem. Powiem, że to jest piękny i szczytny cel, naprawdę. Jak myślę, miejsce się nie liczy, tylko sam udział. Sam udział to jest piękne, będę zachęcał mojego syna i żonę. Jeszcze jednego syna, jeżeli to będzie możliwe. Rozumiem, pięknie, naprawdę. Kolejne biegi będą organizowane, tak samo biorąc udział. Jestem, melduję się na mecz. Czy to będzie tylko ten jeden bieg, czy na 5000 metrów też? Na 5000 sobie odpuszczam z tego względu, że to jest mój pierwszy bieg. Chciałem zobaczyć, czy dam radę się zmieścić w tym czasie, który sobie założyłem. Udało się, cieszę się. W organizację i popularyzację biegu pamięci żołnierzy wyklętych tropem wilczym czynnie zaangażowało się Nadleśnictwo Gubin wraz z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Zgłosili się do mnie organizatorzy, czyli Gubiński Klub Stowarzyszenie Biegam, bo lubię, czy wspólnie nie moglibyśmy zrobić takiej tutaj imprezy biegowej. Wpadł mi na pomysł to miejsce właśnie, czyli Ośrodek Edukacji Edukacyjnej Sosna Gubińska, Ścieżka Przyrodnicza Leśna i ten obiekt właśnie dzisiaj żeśmy do tego celu wykorzystali. Z tego co widzimy i z tego co tutaj uczestnicy tego biegu, jakie opinie wyrażają, no to są zachwyceni i że to miejsce im się bardzo podoba. Biegi odbyły się w malowniczym terenie leśnym, a uczestnicy, jak i zaproszeni goście mieli okazję zarówno do poznania kompleksu edukacyjnego Sosna Gubińska,
jak również do uczestnictwa w przygotowanym przez leśników atrakcjach, które uświetniły obchodzone w bieżącym roku 70-lecie administracji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Szczególnie święto dla nas, lubuskich leśników, bo 70 lat administrujemy na tych ziemiach. Właśnie rok 2015 przypada w tą 70. rocznicę i łączymy to także ze świętem dzisiejszym narodowym, 1 marca, poświęconym żołnierzom wyklętym. Ku zdumieniu organizatorów do biegów zgłosiło się blisko 500 biegaczy z różnych miejscowości naszego województwa oraz miast innych województw. Najważniejsze, że przybyła biegaczy, no i to chyba cieszy. Jest to druga impreza, która jest organizowana w Gubinie przez nasze stowarzyszenie. To też jakiś plus. Myślę, że takie imprezy, co trzeba zaznaczyć, są imprezami darmowymi. Nie są pobierane opłaty startowe. No to chyba jest bardzo ważne dla tych biegaczy, bo to rzadkość w kraju. Właśnie przygotuję was, jak dla leśnika przystało pozytywnie do tego biegu. I zaczynamy. Czy ciężko przebiec te 5 kilometrów? Jednak jest to dosyć spory odcinek, a pokonałeś go w bardzo dobrym czasie. Tak, trzeba umiejętnie siły rozłożyć. No to była góra, dół, nie? Trzeba z głową pobiec. Tak domniemam, że na pewno nie jest to taki bieg z przypadku, na pewno ćwiczysz. Tak, z obozu wróciłem 2 dni temu i chciałem tak się sprawdzić. Myślałem, że będzie gorzej, ale forma rośnie. Dzisiaj w dniu kryzysowym jestem po obozie, drugi dzień, także ciężko się biegło. Choć temperatura w tym dniu nie rozpieszczała, to na wysokości zadania stanęli pracownicy pubu sąsiedzi, którzy serwowali każdemu ciepłe napoje oraz posiłki. Tutaj to żeśmy zrobili, to zrobiliśmy głównie dla młodzieży, dla dzieci i młodzieży z gminy Gubin, z miasta Gubin, z powiatu krośnieńskiego. Funkcjonuje to nieco ponad rok, a w ubiegłym roku, w 2014, obiekt ten odwiedziło około 1300 osób, czyli widzimy, że
zapotrzebowanie na tego typu obiekt był tu, znaczy, że ten obiekt się sprawdził, że jest to potrzebne. To jest jeden z elementów naszej polityki. Musimy się dzielić ze społeczeństwem, pokazywać nasz wysiłek na rzecz utrzymania zasobu przyrodniczego w rękach publicznych. I w tym miejscu odbywają się różnego rodzaju imprezy o charakterze edukacyjnym. Czy to jest jedyna taka, jedyny taki obiekt tutaj w naszym województwie, czy jest takich więcej? Nie, centralnym ośrodkiem jest na terenie leśnego kompleksu promocyjnego w Brodach, na terenie nadleśnictwa Lubsko. Tam mamy ośrodek edukacyjny i w każdym nadleśnictwie są ścieżki edukacyjne. No nie w każdym jest taki okazały budynek. No jeszcze chciałbym, korzystając z okazji, że mogę tutaj przemówić do naszej telewizji, zaprosić wszystkich do odwiedzania naszych lasów, do odkrywania ich piękna, korzystania z ich dobrodziejstw. Leśnym pozdrowieniem, Daszbur. A obiekt jest piękny, sosna gubińska i wszystkie drzewostany, no myślę, że są tego warte. Dziękuję bardzo. Każdy z biegaczy otrzymał pamiątkowy medal oraz upominki. A dla najlepszych czekały puchary i nagrody.